Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek serii F1, tylko troszkę modyfikację zrobiłem. Z tego względu, że pierwszy sezon chcę wam nagrywać, drugi sezon pojedziemy już sobie normalnie. Będziemy, jak to się mówi, streamować, ale tam będzie 50%, a tu jest 25%, czyli mniej. A dlaczego tak postanowiłem? Ponieważ, no niestety, te odcinki długo się renderują, po pierwsze, po dużo zajmują na dysku, więc ciężko jest po prostu to nie wrzucać i ten. Dobra, zajęliśmy ostatnie miejsce, mogę wam od razu powiedzieć. Niestety, ostatnie miejsce. Ja wiem, że Chin mi za bardzo nie pasuje. Nie wiem dlaczego, ale jakoś ten tor mi nie idzie. Ale też jeszcze nie jest do końca skonfigurowana kierownica, tak jak powinna być. Ale mniejsza z tym. Jesteśmy w Szanghaju, w Chinach. Biega się tutaj. Raikkonen, Hülkenberg, Lance Stroll and Grosjean, Ricciardo, Albon, Antonio Giovinazzi. No, Robert Kubica był szybszy ode mnie. Nie, jestem na 19 miejscu. W sumie jestem za Kubicą, no niestety. No, ale jestem drugim kierowcą, więc muszę tutaj się o to nie martwić. Dobra, jedziemy na jeden pit stop. A zwiększmy. Dobra. Idziemy na jeden pit stop. Więc start. Okrążenie formujące jest, nie? Od razu wam mówię. Mam problem z fotelem. No ale mam nadzieję, że to nic nie przeszkodzi. Jak wiemy, no niestety bolidy, to będą słabe te odcinki, no niestety, będą słabe, z tego względu, że, no, nie są bolidy jakieś zajebiste. Williamsy. Mam problem tutaj z hamulcami. Nie mogę skonfigurować hamulców za bardzo. Można, nie? Jakby hamują, a nie hamują. Sami. Dobra. No i lecimy do wyścigu. Ja przez wyścig się nie będę tak za bardzo odzywał. Troszkę będziemy się... Może będę się wkurzał tylko, o.
ruszyliśmy. No zaraz będę ostatni. Świat mnie na pewno przegoni. Jak widzicie, jest 14 tylko krążeń. No kwiat! Mi uszkodzi skrzydło. O Jezu, nie, to muszę cofnąć. Na takim skrzydle można jechać. No, to jest. Dobra, niech jadą. Jadę na ostatnim miejscu. Co to jadę? To może damage zmniejszę sobie. No kurde! Mówiłem, będzie ciężko. Nie wiem, w lidze jakoś kurde to inaczej wychodzi, a tutaj jeszcze gorzej. No Chiny mi nie przypadają. No niestety. Nie? Oni mi odjeżdżają, kurde, w każdym momencie. Nawet Kubica. Tu jest trzech, co walczy.
O, zobaczcie, jak oni odchodzą, nie? No tutaj z Kubicą przegram. To grubo. Podejrz rywalowi. O, jakoś się udało. No, próbujemy! Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Dobra, teraz lecimy.
plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. Rating. Lower the ERS deployment mode before you hit your deployment limit. Okay, gap ahead is 2.3 seconds. No jak tak będę jeździł, to na pewno się nie uda dogonić Roberta.
engines showing small signs of wear, power output will be down. Nie, to musimy cofnąć. To inaczej się nie da. Dobra, wziąłem Roberta Kubicę. Że będzie się mnie trzymał, Robert. Seconds. Słaby ten Williams, naprawdę słaby. Ale ja się spodziewałem, że tak będzie. Niestety.
troll mnie weźmie. Wiem. Szybszy ma bolid. Ta Force India jest szybsza. Gap to teammate behind is 2.3 seconds. Some information on Giovinazzi. They have an issue with their car. They're going to be slow. Aktualnie nagrywam z patchem 1.5, a nie wiem co dało ten 1.5. Ale widać jest... Pisa. Kurwa mać! Rozjebałem. Oj! To daleko. O, mówiłem, że za daleko. Ale udało się. Jeszcze na 17. No, 17 miejsce jest okej. Okay. Tym wyżej niż Kubica, to jest dużo lepiej. And Mercedes have pulled off a great victory here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve? O, Lewis Hamilton wygrał. O, 20 na, o 3 miejsca to. Ale. No ale powiem tak.
Chyba Mercedesy na podium. Powiem tak, jeśli chodzi o Williamsa, ja się spodziewałem, że tak będzie słabo. I wy też powinniście się spodziewać tego, że to będzie tak naprawdę słabo. Niestety, tak wyszło jak wyszło. Ale 17 miejsce, no nie jest ostatnie. Dobra. Więc wygrał Lewis Hamilton, drugi był Bottas, Vettel był trzeci, Gasly był czwarty, Leclerc był piąty, szósty Max Verstappen, siódmy Sainz, ósmy Perez, Magnussen, piąty Grosjean, jedenasty Hulkenberg, Kimi Räikkönen. No i ja byłem na miejscu 17-19 Robert Kubica. No dobra. Okej. Ja tutaj będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więc czekajcie na kolejny odcinek. Więc pa pa!